Chcę długo pięknie żyć, chcę wycofać choroby metaboliczne, nie chcę dostać zawału i udaru. Chciałbym, żeby moje wnuki siedziały mi na kolanach, żebym był zdrowym dziadkiem, ale problemy zaczynają się, kiedy na przykład nie ma tej osoby, albo kiedy już schudniecie, osiągniecie efekt, który załóżmy chcieliście osiągnąć i nagle zaczynacie wracać do stylu wysokowęglowodanowego, nie zrozumiejąc, dlaczego twój organizm był chory i zaczynacie pielęgnować znowu uzależnienie od węglowodanów, nie wiedząc, jaki potencjał uzależniający mają węglowodany, no bo wy tylko byliście na stylu niskowęglowodanowym, bo ktoś wam kazał być na stylu niskowęglowodanowym, komuś udowodniliście coś, sobie udowodniliście coś, no i wszystko legło w gruzach. Bracia rodzeń. Można pięknie żyć. Dlaczego keto nie działa? Taki jest tytuł tego filmu, ale w pewnym kontekście. W kontekście takim, dlaczego u pewnej grupy osób, które robią wszystko zgodnie z zaleceniami, chociażby naszymi, wszystko, czy na pewno, dowiecie się o tym w tym filmie. Na to zwracać uwagę w sytuacjach, kiedy faktycznie nasze zalecenia nie spełniają waszych oczekiwań. Zobaczycie, na co trzeba zwracać uwagę i gdzie trzeba poczynić postępy lub rewolucyjne zmiany. Ja bym zaczął to tak, dlaczego nie działa to, co zaczynasz robić i dlaczego nie utrzymujesz tego długoterminowo. I właściwie ten film nie musiałby być o stylu życia niskowęglowodanowym, tylko mógłby być o wszystkim innym i każdej innej czynności, której się podejmujemy i która po jakimś czasie przestaje spełniać rolę i wracamy do starych nawyków. Ja tylko przypomnę, że 99,9% zaleceń liczenia kalorii, redukcji kalorycznej i innego pompowania się na siłowni i skakania do głośnej muzyki nie działa długoterminowo. Więc tutaj też myślę, że warto w niektórych środowiskach też zamilczeć, uderzyć się w pierś i posłuchać, dlaczego nawet w nielicznych wyjątkach, zdecydowanie mniej licznych wyjątkach, nawet tak dobry styl życia jak niskowęglowodanowy może stanowić problem. Nie tak. Tym problemem nie jest sam styl niskowęglowodanowy, ale wiele innych czynników dookoła. To jest ważne, żeby uświadomić sobie, po co właściwie rozpoczynamy daną zmianę. Czyli klasyczna sytuacja. Załóżmy, że jesteś osobą, która zdecydowała zmienić styl życia. I teraz ja zauważam kilka takich schematów rozpoczynania zmiany stylu życia. Pierwszy schemat to jest taki schemat, który jest schematem na hura, na zasadzie, wiecie, jest nowy rok, no obiecuję sobie, że w końcu zmienię styl życia, zacznę o siebie dbać, no bo mam nadciśnienie tętnicze, jestem osobą otyłą, więc w końcu po raz kolejny pora coś z tym zrobić. Trafiam na informacje, trafiam na kanał, chociażby nasz kanał, który mówi, co to jest styl niskowęglowodanowy, w jakim jest celu, bo to mówimy o tym, jak jest mocnym i potężnym narzędziem po to, żeby wycofać choroby metaboliczne. I rzeczywiście te informacje mogą Ciebie przekonać do tego, żeby spróbować stylu niskowęglowodanowego. I tutaj zaczyna się pewien kłopot, który może sprawić, że zalecenia, które zaczniesz stosować, mimo że są to zalecenia przez Ciebie prawidłowo wykonywane, posłużą Tobie tylko i wyłącznie na krótki okres czasu. I mówię tu mianowicie o podejściu i konkretnie o psychice i o myślach, które towarzyszą zmianie stylu życia. Jeżeli zmiana stylu życia służy tylko po to, żeby na krótko udowodnić sobie, że coś po raz kolejny zrobiłem i nie ma za tym myślenia i nie idzie za tym myślenie długoterminowe, czyli chcę długo pięknie żyć, chcę wycofać choroby metaboliczne, nie chcę dostać zawału i udaru, chciałbym, żeby moje wnuki siedziały mi na kolanach, żebym był zdrowym dziadkiem i na pewno będzie to wymagało jakiegoś tam poświęcenia, będę popełniać błędy.
Jeżeli nie ma takiego myślenia, to żadna interwencja żywieniowa, nawet tak cudowna jak styl życia niskowęglowodanowy, który daje mnóstwo plusów, takich jak mniejszy apetyt, jak uwolnienie od jedzenia, to nie ma szans, żeby ten styl życia poskutkował długoterminowo. Nie ma szans, żeby cokolwiek poskutkowało terminowo, kiedy nie ma tego myślenia długoterminowego. I w ten sposób przejdźmy do drugiego punktu, który jest ściśle związany z poczuciem własnej wartości. Nie ciężko będzie skonstruować długoterminową wizję na nowy styl życia, jeżeli nasze poczucie własnej wartości będzie szorować po dnie. Jeżeli nie spowodujemy wszelkimi dostępnymi sposobami, psychoterapią, czytaniem książek, oglądaniem różnych filmów motywacyjnych na YouTubie, nie spowodujemy, że nasze poczucie własnej wartości nie zacznie szybować w górę, to prawdopodobnie odniesiemy kolejną porażkę, która będzie dlatego spowodowana, bo podejdziemy do tak dobrego stylu życia jako kolejnego w pewnym sensie kary za naszą otyłość, kary za nasze przejadanie się, kary za to, że jesteśmy niewystarczający, za to, że jesteśmy niezbyt dobrzy i tak dalej, i tak dalej. Zalecenia lekarskie, które otrzymałam po tych informacjach ode mnie są następujące. Pod żadnym pozorem nie omijać śniadań. Musi pani zjeść pierwszy posiłek do godziny po przebudzeniu, bo zaburza pani układ hormonalny. A w ten sposób rozwinie pani sobie cukrzycę. Musi jeść pani często. Co to za pomysł z tym głodzeniem się? Ta historia i kilka innych nieaktualnych zaleceń, które nadal dawane są pacjentom w książce Metoda odchudzania braci rodzeń, zapraszamy po aktualizację zaleceń. I teraz bardzo ważne, słuchajcie, my nie po to mówimy i tłumaczymy, chociażby w książce Metoda odchudzania braci rodzeń, dlaczego żyjemy w matriksie żywieniowym. My nie po to tłumaczymy, dlaczego chudniesz i jakie procesy w Twoim organizmie zachodzą, że zaczynasz przybierać na masie ciała. My nie po to mówimy o relacjach, emocjach, o tym, że trzeba czasami rzucić pracę, że trzeba naprawić te relacje. Nie po to, żeby to zbagatelizować, a mówię to dlatego, że widzę też kolejną, drugą grupę osób, które mówią, o, to keto mi nie posłużyło, wręcz przeciwnie. To są osoby, które zostały wręcz zaciągnięte na siłę przez partnera, mówiącego, to jest super styl życia, zobacz, ja schudłam albo ja schudłem, musisz zaczynać i wręcz biorą z tej osoby odpowiedzialność za nauczenie się procesów, jakie doprowadziły do choroby metabolicznej tej osoby, dają gotowe rozwiązania. Oczywiście to jest świetne, gotowe rozwiązania są świetne i wielu z Was pomaga to, że macie gotowe rozwiązania, ktoś Wam ten posiłek przygotuje, schudniecie, ale problemy zaczynają się, kiedy na przykład nie ma tej osoby, albo kiedy już schudniecie, osiągniecie efekt, który załóżmy chcieliście osiągnąć i nagle zaczynacie wracać do stylu wysokowęglowodanowego, nie zrozumiejąc, dlaczego Twój organizm był chory, i zaczynacie pielęgnować znowu uzależnienie od węglowodanów, nie wiedząc, jaki potencjał uzależniający mają węglowodany, no bo Wy tylko byliście na stylu niskowęglowodanowym, bo ktoś Wam kazał być na stylu niskowęglowodanowym, komuś udowodniliście coś, sobie udowodniliście coś, no i wszystko legło w gruzach. Bardzo często tak się to skończy, każda interwencja, każda pomoc się tak skończy, jeżeli ktoś na siłę do tego świata Ciebie wrzucił. Jakiś czas temu oglądałem wywiad, w którym pewna psycholog mówiła o uzależnieniach wśród młodych, ale też o samobójstwie. Nie o tym teraz, między innymi w tym wywiadzie opowiadała swoje doświadczenia z wczesnego macierzyństwa, bo miała dziecko w wieku 19 lat i zapytana, jaką widzi swoje ewentualne błędy teraz z perspektywy czasu po tych kilkunastu latach, to powiedziała, że była bliska zniszczenia życia swojemu dziecku przez nadopiekuńczą miłość. I to jest, dążę do tego, że konika, źrebaczka można pokazać mu, gdzie jest woda. Można nawet go doprowadzić do tego źródełka, ale wypić za niego tej wody się nie da. Jeżeli zaczniemy swoich partnerów bardziej
za nich robić, czyli... chcieć bardziej niż osoba, która potrzebuje pomocy. Dokładnie to będziemy robić im krzywdę. I teraz ktoś może powiedzieć, no to co zrobić, jeżeli mieszkamy z kimś, kto nie toleruje tego stylu życia, w którym ja jestem i nie chce być w tym stylu życia, to powiem, że to nie jest łatwe zadanie, bo no tutaj niestety czeka Was praca nad komunikacją w związku, która nie jest łatwa, komunikacją w relacji, na spróbowaniu znalezienia nowej płaszczyzny komunikowania swoich potrzeb, ale dobra informacja jest taka, że żyjemy w świecie, gdzie jest mnóstwo książek na ten temat, mnóstwo kanałów na YouTubie i filmów na ten temat, więc jeżeli tylko będziecie chcieli nad tym pracować, na pewno znajdziecie wiedzę, jak to zrobić. Powodzenia, trzymajcie się, walnijcie w kciuka, wtedy bezduszne algorytmy podeślą film dalej, a dla tych, którzy potrzebują jeszcze więcej wiedzy, kolejne filmy już na dole.